długie uszy i małe przygody. Coś mi się tu przykleiło. Ale dobra, udawajmy, że mi się tutaj nic nie przykleiło. To jest seria wydawnictwa Bis. Składa się z kilku rozdziałów i to jest książka dla takich dzieci, dwulatki musiałyby być takie mocno oczytane, żeby wytrzymać te dłuższe opowiastki. Trzylatki spokojnie i w górę. I tak jak w poprzednich częściach, opowiastki dla małych uszu, o ile dobrze kojarzę, są poruszone najróżniejsze tematy, z którymi stykają się dzieci. Głównym bohaterem jest Królik, który nazywa się Długie Uszy i on, no wiecie, przeżywa tutaj najróżniejsze historie i na przykład obserwujemy, jak on sobie idzie przez las i sobie tak uważnie przygląda się innym zwierzętom i sobie tak komentuje sam tutaj, że na przykład myszy są dobre w tym, żaba jest dobra w tym i zaczyna, wiecie, porównywać się z innymi zwierzętami, a w czym ja jestem dobry. Dwulatki dają radę, bardzo lubimy, no i super. I ten nasz króliczek, długie uszy, on się tak porównuje z innymi, aż w końcu dochodzi do wniosku, że nie musi się z nikim porównywać, że wystarczy, że będzie sobą. Wiecie, tutaj nie ma jakichś takich skomplikowanych treści, no bo jednak to jest książka dla najmłodszych czytelników, więc nie mogą być tutaj rozkminiane jakieś takie bardzo, bardzo skomplikowane tematy, ale powiem Wam mniej więcej, czego możecie się spodziewać. No to tutaj tych porównań i tego, że spoko, bardzo fajnie jest być sobą, nie musisz się spinać i na przykład skakać tak wysoko jak żaba, albo nie wiem, umieć latać jak jesteś królikiem, będziesz akceptował siebie. Jest mały olbrzym i tutaj to jest rozdział o tym, że to jest też fajne, o perspektywie, czyli czasami nam się wydaje, że jesteśmy bardzo, bardzo duzi, zwłaszcza dzieci i często jak dzieci słyszą, ale ty już jesteś duży, powinieneś umieć to i to, a z drugiej strony mają problem, bo często słyszą, ty jesteś jeszcze za mały na to czy na tamto. O tym jest właśnie ten rozdział, o takim spojrzeniu na świat w całości i teraz tak, ten króliczek dla na przykład Biedronki jest przeogromny, jest bardzo duży, jest olbrzymem, ale w porównaniu z drzewem, przy którym stanął, no nie do końca. I tutaj tak fajnie jest to opisane, nawet o tym, że zwierzęta idą coraz bliżej i bliżej i drzewo, które na początku, czy tam krzak, wydawał się maleńki, zmienia się perspektywa, zmienia się nasze położenie i teraz on jest większy, więc tutaj naprawdę fajnie, fajnie rozwiązany jest ten temat. Kolejny to jest prezent dla królika i nasz królik ma tutaj urodziny i to jest takie dosyć klasyczne podejście, że on czeka, no bo ma urodziny, spodziewał się, że wszyscy będą mu składali życzenia i on jest taki rozczarowany, ale co jest fajne, chodzi sobie po tym lesie, taki trochę smutny i trochę właśnie rozczarowany, zawiedziony i patrzy z taką wrażliwością na to, co się dzieje dookoła. Ucieszył się, że spotkał śliczną rybę, ucieszył się, że jakieś tam kwiaty są ładne. Jak przestał się skupiać na sobie i na tym swoim nieszczęściu, że och, jejka, mam urodziny, a oni mi nie złożyli jeszcze życzeń, zaczął doceniać to, co dzieje się dookoła, piękno świata i ostatecznie wiadomo, że miał przyjęcie niespodziankę, ale już na samym końcu dnia, kiedy to sam doszedł do wniosku, że nie jest tak źle, że te prezenty i te życzenia to okej, ale są rzeczy ważniejsze wokół mnie i warto również się na nich skupić, nie tylko na sobie. Jest tutaj też taki rozdział o tym, że króliczek nie mógł się powstrzymać i po prostu zżarł wszystkie grzyby, które znalazł na polanie, a chodziło o to, żeby zwierzęta się tymi grzybami podzieliły. No i tutaj pada hasło silna wola, że warto to ćwiczyć, że nie zawsze, króliczek tak do końca nie wie, co to znaczy, że nie zawsze musisz, wiesz, od razu mieć to, co chcesz, nie musisz się rzucać od razu na jedzenie, że no dobra, tym razem ci się nie udało, ale warto ćwiczyć, żeby następnym razem się powstrzymać, choćby po to, żeby dla wszystkich wystarczyło. Jest tu też na przykład temat dotyczący tego, że nie lubimy innych, bo ktoś się wyróżnia i jest fajnie wytłumaczone na liściach, wiecie, na kolorach liści. Mnóstwo jest tutaj takiego właśnie doceniania przyrody, takiego skupienia na drobiazgach, na szczegółach, nie tylko na sobie i takie
tematy, które no warto, myślę, że warto z dziećmi w wieku przedszkolnym poruszyć, no bo takie na przykład właśnie porównywanie się, czy odrzucanie inności, czy nieumiejętność poczekania chwilę, wytrzymania, no to są rzeczy, które dotyczą naszych dzieci.